coś, na co chyba czekaliśmy najbardziej, bo mamy już jeden złoty medal w sprincie. Marka Zakrzewskiego. Tak jest. No to prezentujmy najszybsi 200-metrowcy w Jerozolimie do tej pory. Zobaczymy, jak będzie ta sprawa wyglądała w finale i na którym miejscu dobiegnie Marek Zakrzewski. Zakrzewski w półfinale pobiegł 20:88. To był najlepszy rezultat tej części zmagań. Co istotne, on zwalniał, zachowywał jak najwięcej sił na to, aby w finale być może zaatakować rekord Polski. On biegał już w granicach 20:50. Marek zrelaksowany, ale jednocześnie taki pobudzony się wydaje. On już jest gwiazdą tych Mistrzostw Europy, pokazuje. Lider europejskich tabel, idzie na swoją pozycję. Będzie startował z toru piątego, a więc optymalnego dla tej konkurencji. Biega po łuku znakomicie, tak samo dobrze, jak potrafi biegać po prostej, czego dowiódł dzień wcześniej. Mówiłem o tym rekordzie Polski. 20:54 to rezultat Karola Zalewskiego, który już troszeczkę lat ma. 20:51 Zakrzewski pobiegł z wiatrem. I czy jest możliwe, aby tutaj zaatakować? Wieje w plecy. Wieje w plecy, wieje optymalnie, aczkolwiek wieczorem ten wiatr trochę ciśnie. Sprawdzam też listę wyników setki na liście finalistów na 200 metrów. Jest oprócz Marka Filip Federicz, który będzie biegał na torze drugim. On trochę słabiej pobiegł bieg półfinałowy, przez co ma taki niewygodny dla 200-metrowca tor, ale jego rekord życiowy 20:88. Marek Zakrzewski 20:78, oczywiście najszybszy. I przed sobą ma też ważnego rywala, bo Bruka Kronina, i to powoduje, że on w takim układzie tutaj, można powiedzieć, będzie biegał optymalnie. Tych największych ma przed sobą, tego Brytyjczyka, Filipa Federicza ma na niewygodnym dla 200-metrowca o ostrym łuku drugim torze, więc tak właściwie wszystkie atuty przemawiają za tym, żeby Marek za chwilę dokonał rzeczy, która wcześniej jeszcze dekadę temu wydawała się niemożliwa, czyli Polak najlepszym sprinterem zarówno na 100, jak i na 200. Cezary Łazowy 21:34 w eliminacjach i odpadł po raz ostatni setkę i dwusetkę w Mistrzostwach Europy Juniorów w 91 roku w Salonikach. Wygrał Darren Campbell, Brytyjczyk. Dzisiaj żadnego Brytyjczyka na miejscu numer jeden sobie nie życzymy. Marek Zakrzewski w finale 200 metrówki, tor piąty, biało-czerwony strój, oglądamy. Czysty start zawodników, trochę chyba Zakrzewski został, ale już się rozpędza i już połknął tego Bruka Kronina, o którym wspominałeś, Marku. Biegnie na pierwszym miejscu, to już są 2-3 metry przewagi, tego nikt nie ma prawa już mu zabrać. Nie będzie żadnej skandynawskiej niespodzianki. Marek Zakrzewski 20:63, i dlaczego on podniósł te ręce? Dlaczego zwolnił na ostatnich metrach? Być może rekord Polski wyglądałby już zdecydowanie inaczej niż 20:54, ale Zakrzewski robi to, czego nie zrobił nikt od 32 lat. Mamy sprintera klasy europejskiej, a za chwilę możemy mieć jakiej? Światowej. Wielki pokaz mocy Marka Zakrzewskiego. Tutaj właściwie no, nikt nie był w stanie zagrozić w żadnym etapie tego biegu temu, co właściwie wykonywał Marek. One man show. Tyle możemy o tym powiedzieć. 20:63. No może się nie zgodzę z tym, że te podniesione ręce zwolniły go o 10 setnych. Tam jakaś setna, może 2-3 można byłoby z tego wyniku usznąć, ale on jeszcze ma czas. Przecież zobaczcie, on jeszcze jaka różnica. W przyszłym roku będzie juniorem. On te rekordy jeszcze będzie sobie spokojnie wyśrubowywać. Marek Zakrzewski zgodnie z przewidywaniami European Athletics, które na swoich kanałach social mediowych wskazywało, że to jest gość, który
który chce i marzy o dublecie. On chce to zrobić, ale w życiu bym nie spodziewał się, że zrobi to z taką łatwością, z taką przewagą i dominując. Dominował wczoraj setkę. To też nie był bieg taki na żyletkę, że minimalnie trzeba było czekać na odczyt fotofiniszu. Gołym, nieuzbrojonym okiem widać, że to jest człowiek z innej planety w stosunku do swoich rówieśników, albo nawet starszych zawodników o rok w tej stawce najlepszych Europejczyków. Brawo, 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 brawo też wielkie dla mojego przyjaciela i kolegi z bieżni Tomka Czubaka, rekordzisty polski na 400 metrów, który jest łowcą talentu. To on go wyszukał, to on go wychował i on go przygotował na kapitalne rezultaty, jakich no, nie spodziewaliśmy się od dawna na tych dystansach. Czapki z głów. Na 200 metrów panów, ostatnim medalistą jeszcze w XX wieku, w 97 roku był Piotr Berestiuk. On zajął drugie miejsce w Lublianie, ale ta historia już się nie wymazuje, ale dezaktualizuje, bo Marek Zakrzewski po prostu konkurencję, no właśnie co, no właśnie co, zdemolował. Gdzie są ci rywale, gdzie jest Brytyjczyk i gdzie jest Słowak, którzy w tabelach, właśnie biorąc pod uwagę statystyki, mieli dzisiaj Markowi zagrozić. Oni zupełnie nie istnieli. Marek Brytyjczyka, teoretycznie najmocniejszego przed sobą, zjadł po 50 metrach. Dalej rozgrywa już sam własne zawody. W żadnym momencie nie czuł oddechu rywali na plecach. Coś pięknego, naprawdę przyjemnie spoglądać na to, w jaki sposób ten młodzian rozprawia się z największymi rywalami wśród juniorów w Europie.